słowa. Ten kraj dla mnie, jako dla Polaka, których nie żyje, leży na kolanach i błaga o pomoc tego nieba, że tak to powiem. Nie ma żadnej osoby, która ma jaja do tego, żeby powiedzieć stop. Nosicie jak psy kagańce, wierzycie w wirusa, co, boicie się, że umrzecie? No trudno, umrzecie, to umrzecie, no. Ale nie dajmy się ponieść emocjom i kazać sobie wmówić. Nie znam nikogo, kto zmarł na COVID, ale znam panią lekarz, która mi powiedziała, że jak umiera babcia jakiegoś pana, załóżmy, to 1000 zł dają za to, żeby wpisać COVID w kartę, bo szpital dostaje z tego pieniądze. No, proszę, ja was najmocniej. Ileż wolno.